Tak oto dobiega do końca pierwszy dzień na Podlasiu z takim widokiem na pole. Tam gdzieś daleko w lesie jest jeden domek, stoi po prostu taki klimat, nie wiem, coś jak w Teksasie można by porównać, gdzie jakieś gospodarstwo jest, a później przez ileś tam ichnych mil nie ma nic, tylko jedno w okolicy. Coś takiego jest też tutaj czasami, że po prostu jedna chałupa stoi w lesie i później przez kilka kilometrów nie ma nic, same pola, zboża, nic kompletnie. Tam zachodzi słońce. O, tutaj się gotuje kolacja. Karolczyk już swoje zjadł, to jest moje. A jest jakiś makaron. Kurczę, nie wiem, kluski lane, cholera wie co to. Z sosem pomidorowym. I pewna improwizacja i konserwą tyrolską, o, żeby było bardziej treściwe. No, a tak wygląda nasze obozowisko. Z chęcią, powiem szczerze, że kurczę, już bym poszedł spać bez jedzenia nawet, bo dostałem dzisiaj trochę w kość. Przez ostatnie 3 km modliłem się, kiedy wyjdę wreszcie z lasu, bo tak dawały w kość te muchy końskie, nie wiem jak one się tam fachowe nazywają, ja je nazywam muchy końskie, gryzą okrutnie. Po prostu przez 3 godziny tak się opędzałem, że mi napieprza ręka, łopatka. Miałem dosyć serdecznie tego. Jak nigdy miałem dosyć lasu. Jeszcze coś takiego się nie zdarzyło, żeby przez 3 km tak mnie napierdzielały. No, a Karalczyk dzisiaj, ja postanowiłem spać na glebie. Nie chcę mi się hamaka rozwieszać. Karalczyk dostał hamak. Jak zwykle. Nakryję go, będziemy spać. Łapa w łapę. Poranek, dzień drugi. Pięknie budzą. O, źle trzymałem telefon. Zaraz coś tam widać. Ale to nie chodziło o widok, tylko o słuch. Pięknie budzą ptaki rano. Ręczyk, co on odczuwał, to teraz śpi jeszcze. Czort czarny. O! Mknieje za plecami. Wow! Słońce wschodzi. Nic nie widać chyba. Może i widać.